Cześć, Ogiści z tej strony, strzelam za 1 HP. Dzisiaj pokażę wam bitewkę moim medem 9 tieru T54. Z uwagi, że event zaczyna się 1 listopada. Na czołgi średnie rosyjskie, no to postanowiłem grindować T54 z lówką do obiekta 140. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, co my tutaj mamy. Nieźle, no rzuciło na topkę 3 dziewiąteczki. No jedynie co arty, więc standardowo trzeba będzie pojechać w miasto. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Co ze mną pojedzie, więc pożyjemy, zobaczymy. Dobra, jak widzicie, nie ma żadnych pocisków goldowych. Pełen standard. Dobra. Co tam za mógłźdę będzie jechało? Tadeczki. No okej, okay. No można im świecić. Generalnie będę też chciał... będę chciał sobie spotnąć miasto, może jakiś tam normowy damage będzie. Idzie na środka. Na środek, zobaczymy co tam wyjdzie. Od razu przy okazji zapraszam na portalik. wizjerczołgisty.pl, bardzo fajny portalik, dużo newsów. Dotyczących WOTA, ma własny serwer TeamSpeak, też zapraszam. Może kiedyś czasem jakiś plut do nich pogramy. Dobra, skupmy się na bitwie. Pierwszy spot. Ojojoj, dostałem bombkę. Jedna bombka. Ale zobaczymy drugi. Już tam go bierze, ładnie. Tu jest git, pierwszy frag, fajnie. Arta by była na mnie walnąć, no. Może się uda jej, zobaczymy. Dobra, no generalnie na razie kempinówka. Z tyłu te deki są, w razie czego jak ktoś na mnie będzie chciał wyjechać, no to mam nadzieję, że puszną, pieprzną. Dobra, skupiam się na razie na środku. Może coś nam się uda, nawet nie ma sensu tutaj pojechać zielonym, bo nie masz takiego wsparcia. Z tyłu troszkę podjeżdża, mała czkawka. Dobra, na razie defensywna walka będzie. Może coś się wyspotuje. Na razie 1-1 jest dobrze. Powiem wam, że jakbyście zobaczyli staty XVM-a, no to miałem 29% na wygraną tej bitwy. Dobra, Pershing, tutaj pójdzie z podpałką. I się judge'y. Okej, okay, no i pięknie, Tygrys slamersko wyjechał, dostał bombę. Praktycznie na środek, tak, no to go tam zniczowali. Dobra, i stoicie. Poszedł w ciemno, weszło. Doprawka. Nie, udało się komuś. A zobaczymy jak to dalej będzie. Na siebie czekamy, nie ma sensu, zielonym nikt nie puszuje, więc jest darmowy damage. Spróbujemy nabić, ma. Żarówka, trzeba uciekać. No tutaj chyba błąd zrobiłem, że tu się połasiłem, no za późno, bo wyjechali. Ale dobra. Suczka ich trochę odstraszyła. Na Gonseis. Skupienie. To nie moje 1700 skumulowało. Dobra, na razie dalej kampinówka, zobaczymy jak to się rozegra. Póki co no jest 29% naszej wygraną, szans na wygraną, więc póki co no równa walka, no 6 do 4. Aj, no tutaj troszkę chyba poszło, tam gdzie nie trzeba. Na razie nie jestem wyświecony, więc spokojnie mogę sobie jeszcze tutaj być. Tu już widzę tam, że tyłu etetyki mnie atakują, więc jadę pomóc. No, RHM niestety padnie. Ale trzeba. Etetyki mnie tylko broniły, więc trzeba się cofnąć. Z kolegą. Dobra. No niestety RHM jeszcze żyje. Suka padła, czy nie?
tyłem padło. Rodpad. Dobra, jedziemy dalej. Ładnie. Dobra, u góry gdzieś był jakiś tam RHM-ik. No trzeba będzie wyjechać, mam nadzieję, że będzie support. Jest bardzo groźny RHM-ik, on chyba z krótką lufą, o ile dobrze pamiętam. Ale tak czy siak, pan cię zjebał. Mówiąc brzydko. Sorry chłopaki, ale skopałem. Już, żeby dostałem, powinien się zatrzymać. Dostałem bombę. I jeszcze ten. No, jakby to powiedzieć, nie trafiłem, zdarza się. No już coś dodam, RHM-ik. No i widzicie, wcześniej pomogłem TD-kom. TD-k mi tyłek uratował. Więc jesteście medami, mobilnymi czołgami. Wracajcie, pomagajcie. Dobra, zobaczcie sytuację na D1. Tam wszystko poszło. Co w tym wypadku zrobić? Zobaczcie, jaka jest przewaga. 5 na 3. No i jest malutka, tak. Teraz zobaczymy. Lewek się wyświeci. No i po kolei jedziemy. Tutaj jest ładny, taki bardzo kluczowy moment bitwy. Lewka trzeba będzie dokończyć. Zostało mu 6%, proszę. Nie trafił bomba. No i słuchajcie, teraz trzeba zdobyć. Na pewno trzeba zgasnąć. Jest Arta, która no, nawet z Gleszem nie ściągnie. Więc... trzeba będzie się chować. Na bank czy czołgi lecą z miasta, tak? Czyli mamy Tygrys 1, Tygrys 2 i 8-8. Jedzie. Na pewno trzeba będzie świecić pod RHM-a. Na początku, powiem wam, że byłem wkurzony tego RHM-a, że tak pojechał, ale go się bardzo dobrze zrobił. Proszę, nie spenetrowałem, żerówa. Uciekamy, chowamy się tak, żeby nie dostać od Arty domki. Przytulamy się do ścian. Nie wiem, gdzie jest Arta, bo ona była na środku. No już wiemy, że mamy trochę czasu. Dobra, kapowanie zostało rozpoczęte. Tutaj jest żadna panika w tym momencie. Zawsze mogę to zbić, jeżeli przebiję. Słuchajcie, pamiętajcie o hashach. No tu jestem na zwykłych. Ale udało się, tylko że on nie kapuje. Jedna zasada dla początkujących graczy. Pamiętajcie, że czołgi biorą na siebie kapa, tak? Więc w tym momencie, jeżeli wajsz przykładowo jednego, a jest dwóch na kapie, na przemian panowie, żeby jednak zbijać tego kapa. Najpierw jeden strzał, zmiana celu na drugi, tak? Tu mam go tyłem. Tutaj błąd zrobiłem, zauważcie. Byłem na hashu, bo myślałem, że on jest do mnie przodem. Żeby tylko zbić kapa, tak? No ale ładnie RHM przydzielił. No i tylko je przebije z przodu. Póki co, no odwróciłem uwagę, że RHM, tak? Na tygryska. Też rykoszet, proszę. Dobra, no to co? Trzeba teraz zaraz uciekać, bo Arta czasie, tak? Więc chowamy się. No tutaj zobaczcie, RHM próbuje jakoś mi pomóc. Na razie moim zborem jest Tygrys, który dwa, który zaraz zginie, proszę. Udało się. Dobra. No tutaj, tu zobaczcie, gościu jaki miał fuksa. Chciałem skupić mocniej, już bym go trzasnął. Dał radę, no ale okej, będę się z nim męczył. No, dwóch na jednego, tak? No, Arta mi od Splasha może trzasnąć po prostu i przegrana bitwa. No dobra, co trzeba zrobić? Wysuwać się. Więc póki co spota nie mam. Trzeba zmienić lokalizację, no i mieć trochę przewagi, bo nie wiadomo skąd. Nie będą wiedzieli skąd mogę wyjechać, tak? No wiem, że kap. Dobra. Zaczął kapować, na razie jeden, tak? Okej. Nie ma bicia. Trudno. Tutaj tak na pałkę sobie strzeliłem, nie wiem co, zupełnie po co. No ale okej. Czarówa poszła. Mój błąd.
Szczęście Ding, akurat tego, było wieże widać, więc mogłem coś wygrać. Arta, no z Splashem Fuxa miałem, tak? Pierwsze co to Arta. Poszła, no jest ok. Dobra, jeden na jeden. I teraz pytanie, jak on będzie ustawiony. O, nie wiem. Dlatego no trzeba troszkę pojechać w miasto. No, na pewno spota zaraz stracę, ale będzie widział, gdzie jadę. Więc niech sobie kapuje czas, jest ponad minuta, chyba 20, więc no, mogę sobie pojeździć, zobaczyć, powkurzać gościa, bo najgorzej to będzie po prostu jak na czołówkę wjadę. Jeżeli zapiję go bok, bądź tym, no to jest wygrana bitwa. Dostałem za późno spota jego, szkoda, bo był tam obrócony. Już nie ryzykowałem, jednak nie zauważyłem tego wgłębienia. Już jest na mnie, nie zdążył, nie strzelił, ja też nie strzeliłem tak jak trzeba. Więc co, czas gasnąć. Zauważcie, jeżeli on gaśnie, to z automatu ja też gasnę u niego, tak? Okej. Okay. Dobra, zgasłem. Gościu myśli, że dalej jestem tam zwyczaj. Zobaczcie co robię. To taka nauczka, nauczka. Na przyszłość fajny myk, tak? Jeżeli no w tym momencie jechaliście w inną stronę, gościu na 99% tam będzie się patrzał, bo będzie... Coś mi haczyło. Będzie myślał, że stamtąd wyjedziecie. Robicie takiego suicida. No i liczmy na to, że złapie go bok bądź tył. No. Jest ten 1%, że po prostu wyjadę na czołówkę na jego rufa i go nie przebiję. A zobaczymy. Więc okapa, jestem spokojny, dopiero 56%. Concentration. Powiem wam, że szkoda, że chociaż nie mam tych dwóch pesek, bo naprawdę bym użył je. No, są takie już sytuacje, że naprawdę trzeba. Zobaczcie, szczęście, nieszczęście. Mam jego bok. Gość już się dopiero obraca. No trochę trzeba było poszaleć. I udało się. Dobra panowie. I może i panie. Subskrybujcie, komentujcie. Ja dziękuję bardzo.